rozmawiam ze świadkiem Jehowy. W moje ręce wpadła takie czasopismo. Już zawsze ciesz się życiem. Tak. I tutaj na pierwszej stronie jest takie słowa: jak Biblia może ci pomóc? No, Biblia to jest taka księga, ale ona jak może mi pomóc Biblia? Jak ludzie nie chcą pomagać, a Biblia, ten papier, ta książka ma mi pomóc? W jaki sposób? A nie, mi pan powie, to może inaczej, jeśli pana spytam. A w jaki sposób panu pomagają pieniądze? To jest papier przecież tylko. No, ale pieniądze są też prawdziwe i fałszywe, tak samo przekłady. Wiem, że jest dużo przekładów. I który przekład jest najlepszy, żeby był taki oryginalny, co by nie kłamał? Bo niektóre przykręcają te słowa i nie pasuje, żeby tak normalnie do rodziny, do tego boskiego genu dopasować, że no co Bóg złączył? Przecież Bóg łączy rodziny, a kto rozbija te rodziny? Przecież Bóg jest jeden, jak słońce jest jedno. Ale wiem, że są muzułmanie, jest ich miliard, buddystów jest też dużo, chrześcijan jest dużo, ale jest jeden Bóg. To po co tyle religii, jak jedna Biblia powinna być? Ksiądz całuje Biblię, Pismo Święte, ale Judasz też całował Chrystusa i się powiesił, nie wierzył w Chrystusa. To gdzie ta prawda jest? W jakiej Biblii? Gdzie, jak ja mam to znaleźć? Właśnie pan sam powiedział, że jest Biblia, jest Biblia jaka prawdziwa, jaka nieprawdziwa. Mówi pan, że są różne odłamy tam religii, to jest prawda. No, ale ja pan sobie, a kto w ogóle tego wszystkiego dokonał, że jest, bo tak, wydawałoby się, że to jest takie bardzo jasne i bardzo takie proste, tak? Powinna być jedna Biblia, jeden Bóg, tak jak pan powiedział, że Bóg jest jeden jak słońce. No, ale jak sam pan zauważył, jest sporo tej religii i ja tak uważam, kto do tego doprowadził? No, myślę, że jak wieża Babel, że też namieszali tam te języki, znaczy Bóg im namieszał, tak? Wieża Babel to Bóg, ale teraz jak było wylanie ducha prawdy 50 dni po zmartwychwstaniu, to Bóg łączył, jako jeden pasterz Chrystus ma łączyć, bo od Adama jest Chrystus naszym Bogiem, Zbawicielem, i Żydzi, faryzeusze zdradzili, właśnie Chrystusa skazali na śmierć przez ręce barbarzyńców pogan. Jak teraz ktoś Chrystusa nie przyjmie za Boga Ojca Zbawiciela, to też chyba Juda się powiesił, bo zdradził tego Boga, prawdziwego Boga Zbawiciela Chrystusa, który jako baranek oddał swoje ciało i pokazał, jak mamy służyć. Mamy iść za barankiem, no ale katolicy zjadają baranka, mąka, woda w tym komunii, a jest napisane w objawieniu 14 rozdział 4, 5 werset, że my mamy, że w jego ustach nie znaleziono kłamstwa, baranka, baranek sobie na górze Syjon. I w Izajasza 66:8, że w ciągu jednego dnia narodzi się Syjon, ale z prawdy, tej czystej prawdy jednego Boga Zbawiciela, który nas kupił krwią i należy mi do Niego. I nad każdym mężczyzną jest Chrystus do naśladowania. Ale właśnie Biblia mówi, tyle tych religii, to w czym ja mam księdza naśladować? Jak Jezus 5000 nakarmiał, a teraz 5000 karmi księdza. On pieniądze, na kolędzie, wszędzie pieniądze. Wie pan co, jak widzę, ma pan bardzo dużą wiedzę i widzę, że pan zna Biblię, dlatego wydaje mi się, że ja tutaj panu za bardzo nie pomogę, bo tak z tego, co słyszę, pan zna bardzo dobrze i ma słowo Boże, bo pan operuje tutaj uniwersytetami. Czyli ta rozmowa, ja tutaj nie jestem w stanie panu za dużo pomóc, bo pan ma olbrzymią wiedzę i pan sam nie odnajduje tą właściwą ścieżkę. Także bardzo panu dziękuję za telefon, ale to jest chyba... Przepraszam, ale moja nauka nie jest moja. Chrystus właśnie, mój Ojciec prawdy. Tak. I ja, bracie, mogę cię wskrzesić. Mateusz 10:8. Jesteś moim bratem w Chrystusie, który oddał za nas życie. No tak jak panu powiedziałem, ma pan olbrzymią wiedzę, wie pan, także bardzo panu dziękuję za telefon, ale ta rozmowa... Ale tą wiedzą, wiedza, która daje życie wieczne, i dlatego ta wiedza o prawdziwym Bogu, Chrystusie Król, Ojcu z nieba, Bóg Ojciec Abrahama, Izaka, Jakuba, on przychodzi przez uczniów. Ja jestem uczniem Chrystusa, dlatego chciałem się podzielić tą wiedzą, żeby bardzo ta... Bardzo panu dziękuję i życzę panu miłego dnia, do usłyszenia panu, do zobaczenia. To trzymaj się, braciszku, życia w raju, na ziemi, w Słowie Bożym jest prawda, mamy się trzymać prawdy, Słowa Bożego. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Także no, nie można być mądrzejszym od Świadka Jehowy. Pochwalił mnie, że mam wiedzę, ale moja wiedza to jest od Chrystusa. Łukasza 21:15-28. Chrystus daje mądrość, Jemu cześć i chwała Chrystusowi, a wszystkie Biblie tak wyglądają. To jest taki falsyfikat. To są te Biblie, wasze przekłady, które wam daje góra
i żebyście im płacili. Jak Chrystus nakarmiał, ale w Niego nie wierzyli, a wy karmicie tych swoich oprawców, co wam produkują te Biblie, wymyślają przykłady, a wystarczy, że Chrystus żadnej książki nie napisał, był po prostu słowem logosem i był odbiciem chwały swego Ojca, naszego Dziadka i dał nam prawo, Galacjan 6:2, prawo Chrystusowe. Mamy sobie pomagać. Ktoś więcej wie, ma większą wiedzę, ma przekazywać tą wiedzę za darmo. No i ja chciałem przekazać tą wiedzę, no ale on jak wiedza z mądrzejszy to już nie, bo już co, Jehowa się skurczył, Jehowa cię oszukał, by się przyznał, że Jehowa go oszukał, wstyd mi jest, proszę o tą wiedzę, jakieś namiary, kontakty, będziemy studiować Słowo Boże, które jest w Biblii, nie? No, albo Ewangelię Łukasza, nawet listy są w takich książkach. No, także wszystko jest. Tylko po co tak dużo strażni? 90 ileś milionów nakładu strażnicy, żeby niszczyć ludzi. I właśnie oni tam nie piją tej czystej prawdy, co Chrystus dał Samarytance, czystą, żywą wodę przez wiarę, tylko dają ze stołu Jehowy, a wiadomo, że wszystko ma wrócić, jak było na początku. Adam miał doskonałą rodzinę, stracił, bo kanał łączności, wąż amerykański Jehowa, czyli tu jest ten Jehowa, anioł światłości, 2 Koryntian 11, 13 do 15 chyba, jak anioł światłości, że taki sprawiedliwy i podszywa się pod tych aniołów. Także świadkowie Jehowy, nawróćcie się do Chrystusa Króla i bądźcie świadkami Chrystusa Króla, władcy tych ziem, władcy dusz waszych, życie, to znaczy życie to jest dusza. Całej duszy, całym życiem i sercem mamy wielbić Boga, Boga Ojca Prawdy, Chrystusa Króla, Ojca z nieba. Błogosławimy.